Cześć, jestem Anna, doradca. Wszystko w porządku? Z USG wynika, że jesteś w 18 tygodniu ciąży. Tak przewidywałaś? Nie. A jak podejrzewałaś? Że jestem w 10. Czasami tak się zdarza, że jako, że to już drugi trymestr, cała procedura potrwa 2 dni. Jeden się nie da? Niestety. Do szyjki macicy musimy wprowadzić rozwieracze, żeby przez noc powoli się rozerwała. Dzięki temu zabieg jest bezpieczniejszy. Dasz radę jutro tutaj wrócić? Tak. Muszę też wiedzieć, że jesteś absolutnie pewna swojej decyzji dotyczącej przerwania ciąży. Czy jesteś jej pewna? Tak. Bo jeśli zmienisz zdanie i nie ukończysz drugiej części procedury, mogą nastąpić poważne komplikacje. Jesteś masz gdzie przenocować? Wiem, że przyjechałaś z daleka. Nie wiem. Chyba w hotelu. Hotele są dość drogie. Masz pieniądze? Poradzę sobie. Mamy wolontariuszy, którzy oferują noclegi. Nie trzeba. Co skłoniło cię do aborcji? Nie jestem gotowa na bycie matką. W porządku. Najważniejsze, żeby to była twoja decyzja. Czy ktokolwiek cię do tego zmusza? Nie. Zapytam cię teraz o historię medyczną. Czy bierzesz jakieś leki, albo regularnie zażywasz narkotyki, anemia, astma, nadciśnienia, cokolwiek? Chyba nie. Przechodziłaś jakąś operację, byłaś hospitalizowana, poddawana znieczuleniu? Nie. Ilu partnerów seksualnych obecnie posiadasz? Jednego. W ciągu ostatniego roku partner odmawiał założenia prezerwatywy? Czasami. Twój partner ingerował w twoją antykoncepcję lub chciał cię zapłodnić, kiedy ty tego nie chciałaś? Nigdy. Partner ci zagrażał albo cię zastraszał? Dlaczego pani o to pyta? Żeby upewnić się, że jesteś bezpieczna. Partner ci zagrażał albo cię zastraszał? Rzadko. Czy ktoś cię krzywdzi? Czy... Spokojnie. To już będzie ostatnie, okej? Czy kiedykolwiek ktoś cię zmusił do czynu seksualnego? Tak czy nie? Powiesz mi o tym? Nie. Nie musisz mi o tym mówić, nie musimy o tym rozmawiać. Ale gdybyś chciała, to dzwoń. Masz jeszcze jakieś pytania? Czy ten zabieg jest bolesny? Odczujesz lekki dyskomfort. Będziesz na sali operacyjnej z lekarką, pielęgniarką i asystentką medyczną. Ja też tam mogę być, jakbyś chciała. Chcesz? Tak. Będziesz czuła się niekomfortowo, jakbyś miała pełny pęcherz, ale nie powinno boleć. Uśpią mnie? Na jakieś 10 minut. Później będziesz już w pokoju wybudzeń. Będzie już po zabiegu i będziesz mogła wrócić do domu. Gotowa? Chyba tak.